Cześć, witam was w kolejnym filmiku z Farming Simulator. Mamy tutaj 17 farming i dzisiaj, tak jak w poprzednim filmie mówiłem, musimy sobie ogarnąć po prostu sprzedaż zwierząt, czyli kupić tą większą naczepę im. Tutaj już kilka razy opróżniłem zbiornik kombajnu i teraz widać kolejny raz jest już pełny. Więc sobie odbierzemy od niego jeszcze kukurydzę. I będziemy musieli pojechać i ogarnąć sobie tą przyczepę do transportu zwierząt, tą dużą, wysoką. Wypożyczyć ją sobie, nie kupić, wypożyczyć. Łoić, nie wyhamowałem. Patrzcie, tutaj już jakby ta wywrotka była już całkowicie pełna, a dopiero jest 66%. No ale tak to zrobiona animacja, ogólnie bardzo ładnie jest, wszystko jest pięknie. Tutaj jak na razie nam idzie, tutaj połowa pola, jeszcze nawet nie połowa jest tutaj skoszona, a już mamy dużo tutaj tej kukurydzy. Jeszcze będzie tego dużo. Więc o kukurydzę na razie się nie martwimy, jeśli chodzi o świnie, ale i tak one szybko to zjedzą. Dlatego teraz to duże pole tutaj zasiejemy coś innego, na przykład soję, żeby jej już przez dłuższy czas nie trzeba było robić. Cofnę się tu, żeby jemu nie przeszkadzać. Dobra. O, ten ciągnik jest pusty. Ale ja zużyję tego, o, ten ciągnik. Odpalić go muszę. I teraz tak, o, wyładujmy wszystkie świnie, bo tą sprzedamy przyczepę, potwierdź. Dobra. Czekajcie, wysypię im tylko jeszcze, o. I musimy z tym do sklepu jechać. Jak mi się wydaje, jak sprzedamy te świnie, to dobrze byłoby jeszcze kupić parę owiec dodatkowo. Bo wełna jest bardzo opłacalna. Przynajmniej według mnie. Dobra, tempomacik poszedł jak w Eurotraczku. A ciekawe, czy on na buttonboxie mi działa. Nie, nie ustawiałem chyba. Ale jak odpalanie działa, to i on powinien działać. A nie, nie, no powinien działać. Chyba, że zapomniałem ustawić. To przynajmniej chociaż, czekajcie. Koguty powinny działać pod tym przyciskiem. Są. Awaryjne? Światła? Nie, nie ma. Czyli tego nie ustawiałem. No. Tak mniej więcej mam podobne rzeczy jak w Eurotrucku. Staram się, żeby to też na taką logikę brać niektóre przyciski. Ale jest okej. Jeszcze będę musiał sobie, wiecie, karteczka, notesik i napisać, który przycisk do czego. I muszę to jeszcze ogarnąć w tym roku, w farmingu 17, żeby do 19 po prostu wbić, ustawić i z tego korzystać. Żeby już się nauczyć trochę z tego korzystać. Bo do Eurotrucka to ja z zamkniętymi oczami już mogę wszystkie przyciski klikać. Nawet te, co są w środku buttonboxa, te co mam 16 różnych, tych samych, tych zwykłych przycisków. One bodajże są monostabilne, jakoś tak. Tak się one chyba nazywają, to nawet z zamkniętymi oczami wyczuję, który to przycisk do czegoś jest. W środku go wcisnę i jest okej. Na początku było ciężko. Który to który? Który, który? I tak dalej. No, na tego pracownika też dużo tracimy. Oj, rozpadają, oj, rolecą. Właśnie ja aktualnie, jak ten filmik oglądacie, to ja aktualnie siedzę właśnie w Niemczech. I też w Euro zarabiam. A to taki, no, dodatek tylko. Tak jak tutaj już o Euro zaczęliśmy, o farmingu, no to czemu nie powiedzieć, że też do Euro jadę, do Germany. Pełny, pełny. O, już prawie połowa pola jest. A tam 20, 30... 30 coś już ton mamy kukurydzy. Bardzo ładnie. Jeszcze jedno pole czeka bodajże kukurydzy. Chyba, że jeszcze nie. Jeszcze chyba najpierw czekają te... soja i tym podobne. Soja albo... nie, pszenica czeka.
soję już na tym dużym będę chciał siać polu, na tym 26. Dobra. Ale pod górkę ciśnie, czy wy to słyszycie? Ten dźwięk silnika. 36 godzin przepracował ten ciągnik. Grubo. Ładnie w sumie. Teraz tak, wypożyczamy czy kupujemy? Chyba wypożyczamy. Tak, wypożyczamy tą przyczepę. Tyle co ona w użytku będzie, to... Nie ma sensu jej kupować na własność. Lepiej komuś płacić i... Dobra, sprzedajemy, uuu, 19 tysięcy, ładnie. W sumie można kupić nawet tą na własność. Bo na razie na stać, ale kombajn też musimy. Gdzie one są? Zwierzęta. Bo to kosztowało 24 tysiące. Ty, tu naprawdę dużo zarobiliśmy ze sprzedaży. A to 67 tysięcy. Czyli jakbym tam te swoje musiał 40 coś dopłacić. Ale nie wiem, ile ona zbiera tych zwierząt, naprawdę. Bo popatrzcie, wynajem. No to liczymy, że dziennie byśmy gdzieś tracili 4 tysiące. I żeby do 70 tysięcy wyszło, no to... O ile 5 tysięcy... No to co najmniej jakieś 15 dni dopiero by tu było. Osiągnęłoby tą kwotę. Nie wiem, jak też to działa. Mi się wydaje, na początku możemy wytestować wypożyczenie. A potem zobaczy się, jak będzie wszystko działało już jak... Szerokie opony nawet można. To na własność kupujemy tego haczyka. Dobra. Teraz tak, najpierw musimy podczepić... Nasz wózek do naczep. Dobrze, że takie wózki są. Naprawdę są super. Ostatnio widziałem, jak ktoś na żywo korzysta z takiego. Dobra, podłączony. Oj, teraz będzie zabawa. Teraz kierownicą łatwiej się będzie cofało niż klawiaturą, więc... Sprawdzimy. Nie powinno być tak ciężko. Nie no, luzik, ja z naczepami, jak 3 się zaczepiało naczepy w farmingu 13, to dopiero było coś. No popatrzcie, jak pięknie. Dobra, ile ona pomieści, jestem bardzo ciekawy. Dobra, my sobie najpierw weźmy, opróżnimy. Czemu on mi zgasł? Ja nie lubię tego właśnie w farmingu. Ustawione jest, że ma nie gasnąć, a jak ja przechodzę do innego pojazdu tabem, to on automatycznie gaśnie. Opróżnijmy, niech kombajn nam tu kosi dalej. A my wtedy będziemy sobie jechać już do świń, sprzedać je i zobaczymy dalej, co będzie. Dobra, za niedługo będzie można jakąś misję znowu na jakimś polu zrobić. Żeby nam cena tego pola spadała. Nie wiem, może to większe pole? To piątka? Dwudziestka, piątka? Dwudziestka jak już chyba lepiej. Niedaleko jest. Chyba, że to przy krowach jakieś pole też ogarnąć. Nie wiem. Wow, ty patrzcie, zaraz 100% będzie w tej przyczepie. Będzie. Będzie? Będzie. Jest. 100%. Troszeczkę tam kukurydzy tutaj przejechałem, ale co tam. To świnie najpierw, czy...
To mam wywieźć. Dobra, zacząłem jedno, to trzeba skończyć jedno. Kończymy to. Czyli lecimy do owiec. Dobra, na pamięć jedziemy. A niech ten pomacik idzie, co ja będę nogę na gazie trzymał. Po co? Po co nam to? No i tak ładnie. Czekajcie, obniżę to. O, tak o, tak się profesjonalnie jeździ. Tylko nie do ziemi, niech to troszeczkę wisi, żeby nam nie szurało po asfalcie. No i już 10 minut, już prawie jakby połowa filmu. Ale ten czas leci. W farmingu ogólnie dużo się czasu traci, ogólnie w symulatorach. Czasu się dużo traci i też jak chce się naprawdę czuć jak prawie jak w realu, na przykład do Eurotracka, kierownica, button box, free track, takie tam podobne, czy kierunkowskaz nawet, no to, oj, zajechałem gościowi drogę, to trzeba troszeczkę kasy wydać, to nie jest też tanie. A farming tutaj na klawiaturze można pykać, ale za to wyobraźnia tutaj może działać. Wszystko, tyle rzeczy, co można tu robić. Też jest w sumie kosztowne, jakby ktoś chciał na przykład kierownicę, tak dalej. Podoba mi się ta kierownica właśnie Logitech G, to jest ta Saitec Farm Controller. Ten panel mi się też podoba. W sumie mój button box jest ładniejszy. Ale tamto też mi się podoba, też nie jest złe. Jak byłaby promocja jakaś właśnie całego tamtego zestawu za jakieś 500 zł, myślę, że bym kupił. Za tyle można. Najlepiej sam kontroler ten, bo kierownica, no, ona ma fajny ten do skręcania, tą gałkę do skręcania i to mi się bardzo podoba. A tak to nie jest też zła moja kierownica G29, to w sumie można powiedzieć nawet lepsza. No nie wiem. Ale na pewno ten panel mógłbym sobie kupić. Dwa panele, by wszystko działało pięknie. Tu button box, tu ten z farminga. Ale tam też dużo przycisków nie ma na tym kontrolerze, ale fajnie, że jest zrobiony, naprawdę spoko. Zbyt dużo nie ma, ale jest super. Też fajnie się podobno steruje. No, tym co teraz ruszam. Jak to jest? Ładowaczem na przykład. Ładowacz czołowy i tak dalej. I tym podobne. Ładowacz czołowy, tamta do drewna, do ścinania. Tam ma taki ten. Kierownica. Ten panel ogólnie, taki joystick, którym fajnie się to steruje. Dobra, na skróty, zakręt skracamy, żeby szybciej było. Już zaraz znowu pełny kombajn. Bardzo mały kombajn. Kolejny zakup to będzie jakiś kombajn. Żeby jakoś te pola tutaj ogarniać. W sumie tutaj w farmingu to większość. Jak już troszeczkę się ogarnie rzeczy, to... Czekajcie, kichnę zaraz. Albo nie. O, dobra, już jest okej. Albo tutaj my po prostu... Pracownicy robią na polach, a my resztę ogarniamy, bo pracownika się nie zatrudni. Jedź tutaj, sprzedaj na przykład zwierzęta. Coś takiego, nie? O nie. Ja już zapomniałem, jak to się skręca. Masakra. W drugą. Dlatego tej przyczepy nie lubię. A nie da się równo jakoś jechać? Ale skupienie, nawet się nie odzywa, nie? O nie, nie w tą stronę skręcałem. W tą trzeba. O! Może się uda. R. Jest! 21. Jest okej. Ile ja mam świń? 212. To czekamy, aż będzie 221. I wtedy sprzedamy.
Trzeba tu podejść i tu odczepić. O! Profesjonal. Pięknie. Dobra, trzeba im tu zebrać, bo nabrudziły te świnie. A chcemy przecież, żeby one nam zarabiały. Mnożyły się, to czystość też muszą mieć. A czemu to mi się nie zebrało? O, z tyłu się zbiera, fajnie też, rozwiązane, super. Cofamy się do tyłu, zbiera się rzecz, którą powinno się z przodu zbierać. No niech będzie. Tutaj soja jest ustawiona, odpalę ciągniczek i niech pracownik już sobie powoli sieje. Ma prawo. My tego odpalamy i musimy to wywieźć. Czy do silosu, czy... Nie, do silosu nie. Od razu do świń wysypujemy, bo one tak zasuwają. A świń trochę potrzeba. Zaraz sobie można czas przyspieszyć. Chyba ten... usychanie pól mam wyłączone też, więc też nie ma tu problemu. Bardzo fajna modyfikacja jest na sezony, seasons. Ona naprawdę ułatwia, jak ktoś jest sam na farmie tutaj i sam wszystko ogarnia. Jest dużo, dużo łatwiej. Bo na przykład bierze sobie, tam po prostu mamy sezony, kilka dni bodajże trwa jeden sezon. Przykładowo teraz tutaj wszystkie pola przygotowujemy pod orkę. A na przykład tam za jakieś kilka dni, na przykład latem, są zbiory po prostu i wtedy zbieramy z wszystkich pól. Potem gdzieś tam można ogarniać sobie jesienią czy wiosną trawę. Bardzo fajne. Da się to tak rozłożyć w czasie, że nie, że tu po prostu, a teraz to pole zasiane, teraz to. Jak na multi się gra, no to on tak, taka modyfikacja też fajna, ale już na multi da się ogarnąć, to jak teraz, to na przykład mam kilka pól zasianych. A jak samemu gram, to naprawdę byłoby super w nią mieć. Teraz już nie będę jej wgrywać, bo to ile? Zaraz 19 wychodzi, a ja chcę skończyć tą serię. Taki, można powiedzieć, prawie bez modyfikacji. Jakby czysty farming. No, ale to już mówiłem parę dziesiąt razy. Ale jeszcze raz mogę mówić, czemu nie? O, ale nas tu zarzuca. A, tamtego trzeba było cofnąć trochę. Od razu ten, złapałem teraz rękę za gałkę zmiany biegów, żeby zmienić bieg na wsteczny. Tutaj dobra jest modyfikacja Gearbox, tylko że ona jest tak zbugowana, albo takiej nie umiem ustawić, że nie będę na niej grał. To jest masakrycznie nudne, tyle czasu co się traci na ustawienie. Nie ma sensu. O dobra, już pełne jest. To wysypujemy. Wysypujemy tam. Na taką dużą kubkę zrobimy. Wow. Zniosło mnie. 900 stopni to jednak jest do kręcenia. Gałka by mi się przydała. Naprawdę. Teraz jak się wyładowuje? Lewy, Ctrl i I. I super, ale się wysypuje ładnie. Dobra, wracamy na pole. Drogą sobie wrócimy. Chyba drogą byłoby szybciej niż tam pod górę się ciągać. Nie wiem. Lusterka nawet w miarę działają. Jest okej. Ale pędzi to jeździ, a nie jakieś 40 na godzinę takie ledwo co. Speed limit 35, chyba mil, a nie kilometrów. Kilometrów na godzinę, oj. A może i kilometrów na godzinę, to w sumie wioska? Ciągniki mogą. Ale tutaj szyba się już brudzi, trzeba byłoby też myjkę kupić, żeby myć je. Dobra, robimy jak się robiło w 13. Jedziemy sobie po polach, czemu nie? Szybciej będzie.
Tam stoi nasz kombajn pełny. Zdążymy. A nie, tu pole zasiane. Aaaa! Ale to zrobiłem. Przejechałbym to pole, by normalnie nam tutaj ślady by zostały. Teraz mogę wjechać. No, chciałem na skróty, a wyszło jak zwykle. Wysypuj się, jedź dalej. A te ślady kto zrobił? Przecież to nie ja. Skąd one tu? To on tak wolno to robi, że ślady jakieś zostały jeszcze? A no tak, bo on w sumie jeden pasek przejedzie, już jest pełny. Coś takiego. Ja sprawdzę jeszcze w opcjach, czy to prawda jest, to było na wczytywaniu w poprzednim filmie, że tu wymaga zaorania. Nie, nie wymaga żadne pole. Pewnie te wymagają 3, a to nie. Zobaczymy, bo ja chyba to wywaliłem, że tymczasowa, że orka jest wymagana kiedyś tam. Jak wyłączyłem, to dobrze. Dobra. I on sobie pojechał. Zbiera dalej. Ty, co ja mam robić teraz? W sumie wszystko zrobiliśmy. Super. O. O tych owcach zapominam. Czemu to się nie zbiera? Ej. O, teraz musi. Dobra, owce wyczyszczone. Ale ja wrócę do nich. Oj, teraz odpalony został, widzicie? Nie zgasił się tamten. Pełne, czy jeszcze nie pełne? 86% jeszcze nie. Ale nawet jakby było, to się kolejne tu pojawi. Już widzicie, tutaj mam raz, dwa, trzy zapakowane. Tu czwarty zaraz będzie, a wełna jest droga. Cztery razy. Uuu, ale cena spadła. Razy liczmy te 15 tysięcy, bo oj, spadła strasznie cena. No to 4 razy 15 to jest tu 60 tysięcy. Więc widzicie, 60 tysięcy z samych owiec. Więc warto owce też kupować, im więcej owiec, tym lepiej. One potrzebują do życia wodę i trawę, a zobaczcie, ile trawy tu mam. Nakosiłem trochę jej, też wypożyczone sprzęty pewnie były. Jak bodajże pamiętam, to kosiłem to, o, tylko tu z boku. Te rzeczy. No, to było dobre. No i patrzcie, ten zgasł. No czemu one gasną? Świnie bałaganią nam tutaj strasznie. Ile ich jest świń? O, to ważne. 21 ma być i sprzedajemy. Łe. Czas by się przydało przyspieszyć. No, już pełen zbiornik zaraz będzie miał. Spokojnie. Już jedziemy. Już odpalam machinę. Już podjeżdżam do ciebie. Właśnie jeszcze miniaturkę muszę przy świniach zrobić, że kupiliśmy machinę tą. Niech się on tylko zatrzyma, bo ja nie chcę, żeby on właśnie stał mi tu. Powinienem tu na wstecznym jakoś cofać, ale nie chce mi się. Naprawdę nie chce mi się. Tyle, co ja tutaj zniszczę, to prawie nic. Kilka tylko kilogramów. Dobra, nie będę przeciągał odcinka, jak nie ma co tutaj robić. Mógłbym w sumie też wsiąść za kółko i tutaj kosić to pole, ale to też nudne jest. To na live jakimś mógłbym zrobić, że coś tu koszę i tak dalej. Może pojawi się, ale to w sumie jak ten film widzicie, to może za kilka jakichś dni mógłby się stream pojawić, bo teraz jak nagrywam, to mnie nie będzie, wyjeżdżam. A potem może być kiepsko z czasem, ale zobaczymy.
Bo ogólnie Euro Trucka, takie główne serie, to teraz w sumie farming się zaczął, reaktywacja i rafta cały czas kontynuuje. Z Euro Trucka najczęściej streamy są, ale chciałbym zacząć kontynuować serię z Euro Trucka na modyfikacjach i tak dalej, żeby to były po prostu odcinki, nie tylko streamy same. Zgaszę go sam teraz. Ja wam dziękuję za oglądanie filmiku. Będziemy kończyć, tylko tu do świń wejdę. O! Gdzieś tu musimy jakieś ładne... Ta, fajną miejscówę złapiemy. Chyba, że... Nie, ja nie pamiętam przycisku. Jakiś fajny przycisk był do latania. Ale dobra, nie będę teraz latał. Ale obornika jest, właśnie coś trzeba też ogarnąć z obornikiem. Ale w sumie nie wiem po co mi on. Jak ja tak mam wyłączoną tą opcję kilka razy. To pole nawadniać na coś tam, no i tak dalej. Dobra. Tu będzie chyba ok. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na kolejne filmiki. I jak oglądacie, to ja się cieszę bardzo. Jak komuś się podoba, niech napisze to po prostu, bo dużo osób ogląda, a po prostu tego nie pisze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku z Farming Simulator 2017. Cześć!